Zaprosiłem Państwa dzisiaj na kamiennogórski rynek przy pięknej pogodzie, chociaż zimno jest dosyć, ale słońce wspaniałe. Widać przy tej pogodzie nowe nasze realizacje. Dwie kamienice w rynku, które zostały odnowione w ramach rewitalizacji właśnie Starówki, proszę Państwa. Niedawno ściągnięte rusztowania, niedawno były tutaj już odbiory. To są rzeczy, na które wszyscy czekali, pytali się, kiedy ten rynek będzie znów wyglądał tak jak dawniej. To jest pierwszy krok, proszę Państwa. Obie te kamienice kosztowały, ich remont oczywiście, kosztował ponad 1 000 000 zł i proszę Państwa, duże dofinansowanie mieliśmy tutaj unijne, bo około 500 000 zł. Także są naprawione dachy, są naprawione elewacje, no wyczyszczone pięknie te elementy kamienne. Także zostały zabezpieczone rzeźby na dachu. Państwo widzą to wszystko. Myślę, że już ci, którzy widzieli osobiście, to mogli podziwiać ten, uważam, bardzo fajny efekt. Proszę Państwa, w zamiarach jest dokończenie tej pierzei, w moich zamiarach, ale tutaj mamy pewne trudności. O ile te dwie kamienice w 100% są nasze, to pozostałe, gdy Państwo tutaj popatrzą na te między nimi, a także na te od muzeum w kierunku sklepu meblowego, to są kamienice wspólnotowe i musimy mieć tutaj zgodę współwłaścicieli na remont. Staramy się o tę zgodę. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku przystąpimy do tej realizacji, bo ja już słyszę, że ci, którzy mieszkają obok, chcieliby mieć takie same jak te odnowione już elewacje. Więc proszę Państwa, my będziemy dążyć do tego, żeby w przyszłym roku ta pierzeja rynku została gruntownie wyremontowana. Jedna kamienica tutaj jest całkowicie w rękach prywatnych i tu musimy tylko prosić, czy możemy tylko prosić właściciela, żeby przyłączył się do tego naszego programu rewitalizacji centrum, a o dalszych właśnie krokach rewitalizacyjnych opowiem Państwu za chwilę, gdy przejdziemy na ulicę Łączną. Panie burmistrzu, dlaczego wybór akurat tych kamienic? Czy to jest tak, że one są w 100% miasta? Dlatego? To był jeden z powodów, a drugi taki, że one już naprawdę wymagały szybkich działań. Szczególnie były obawy o te rzeźby na frontonach, więc zostały zabezpieczone, zostały odnowione. No i proszę Państwa, to był główny powód, że to było w 100% miejskie, tak? I łatwiej nam się było starać i o dofinansowanie, i nie trzeba było tutaj zgód wspólnoty, które no, niezbyt chętnie podchodzą do remontu, gdy muszą wydać duże pieniądze. A tu, jak Państwo słyszeli, były dość duże kwoty. Na szczęście udało się uzyskać dofinansowanie. Jeżeli doszłoby do remontów kolejnych kamienic, których częścią są wspólnoty, chodzi mi o własność, są wyliczenia, ile bym musiał zapłacić lokator za taki remont? Tak, panie redaktorze, są wyliczenia i my z takimi wyliczeniami zgłosimy się do wszystkich właścicieli właśnie z tym konkretem, żeby wiedzieli, ile będzie ich to kosztowało. Czyli nie podjęcie uchwały w ciemno, tylko podjęcie uchwały już mając na uwadze konkretne, indywidualne koszty każdego właściciela. No i oczywiście gmina swój udział także zapłaci, bo przecież o to chodzi, żeby wszyscy współwłaściciele w tym, w tej inwestycji, w tych remontach uczestniczyli.